Ostatnio zrobiłem bardzo dużo pił i noży. Nie wiem, czy one już są wrzucone na YouTube, czy one są ciągle u mnie w obróbce, ale ja postanowiłem zrobić sobie od nich przerwę, od pił i od noży i robimy dzisiaj kątowniki. Zapraszam. Zacznę od tego faktu, że mamy dzisiaj do dyspozycji pralkę Franie. Mamy tutaj normalną, zwyczajną blaszkę, którą jak wygnę, to już się nie odkształci, po prostu zwykła blacha. Oraz już niezwykły nóż od strugarki, więc jakość jest i będzie od razu kątownik firmowy. Jakie kątowniki robimy? Jeden kątownik będzie miał tutaj stopkę i dwa nastawne ramiona. Po co dwa nastawne ramiona i dwa kąty? Nie wiem. Ja po prostu lubię mieć dużo specjalistycznych narzędzi, może kiedyś się przyda, a jeżeli nie, to będzie wisiał i dziwił Was. Drugi, trochę bardziej konwencjonalny i standardowy, normalny nastawny kątownik. Chodźmy teraz tu. Tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blaszek. 10 kątowników z tego powstanie i ten kątownik będzie miał na przykład tutaj odsunięcie 5 mm. Powiedzmy, jest tu 5, ja dojeżdżam do deski i pszt, z ołówkiem i ładnie sobie odrysuję. I oczywiście będzie posiał również kąt 90 stopni, więc będzie tu 90 stopni, a tu 5 mm. To są dwa noże od strugarki, powstaną z nich dwa zwykłe kątowniki, które będę używał pewnie najczęściej. Ze względu na to, że blacha jest cieniutka i bardzo mało wytrzymała, złożyłem ją z trzech i będziemy mieli kątowniki. Uwaga! Stopa będzie tu i tu będzie 90 stopni. Drugi. Stopa będzie na środku, 90. 90, też nie wiem po co mi taki, ale mam taki pomysł specjalny, kątownik. Jeden będzie miał, jak tu jest stopa, będzie miał tak, 45, 135, a drugi będzie miał kąt pod jaskółcze ogony. Więc jak widzicie, czeka nas niesamowicie dużo pracy. Jako stopa do naszych wszystkich kątowników będzie ten oto kawałek dęba. Pokażę Wam również taki oto kątownik. On pochodzi dokładnie z tej samej blachy co te, z tą różnicą, że trochę inny kształt. Jakbyście mieli jakieś pomysły na kątowniki, tej blachy mam jeszcze mnóstwo, więc piszcie śmiało. Dosyć gadania, czas pracowania. Magicznie piękna listwa wykonana z dębu, gdzie tutaj jakiś włosek się od grubościówki wplątał. Grubościówkę Wam pokażę, bo to jest niesamowite. Tadam! To jest mój stary strug. Normalnie muszę zrobić grubościówkę, będzie film o tym. Kątowniki, jak wiecie, mają swoje rodzaje. Mam, dokładnie mówiąc, trzy takie główne podziały kątowników. Pierwszy kątownik to jest kątownik tego typu, czyli gdzie będzie kantówka i z jednej strony będzie wystawał element, ja wzdłuż deski będę mógł jechać, zaznaczyć sobie centymetr, a z drugiej strony będę miał kąty. To jest jeden rodzaj. Drugi rodzaj to jest bardzo firmowy kątownik, czyli ten z oznakowaniem firmy. On jeszcze będzie przepięknie wyszlifowany papiereczkami drobniutkimi.
A trzeci rodzaj kątownika to jest ten rodzaj kątownika, czyli te wszystkie łączone z blach, czyli ten nastawny, podwójny nastawny, 45 stopni, jaskółczy ogon 990. Ta niesamowicie cudna listwa dębowa będzie właśnie do kątowników z tego ostatniego rodzaju. Nie jestem pewien, czy to jest dąb, czy czereśnia. Wydaje mi się, to jest dąb. Tylko z innym, równie cudnym usłojeniem. Ja uwielbiam usłojenie dębu, zwłaszcza dębu. Mam tutaj 60 cm po długości. Podzielić przez, no oczywiście 60 z hakiem. Tu jest jeden hak, tu jest drugi hak. 60 cm z hakiem. Jeżeli podzielimy 60 cm na 10 i odejmijmy hak, to wyjdą nam 6-centymetrowe kątowniki tego rodzaju, jak wam już pokazywałem, jako drugie. Zrobię tak. Nie będę rozcinał po długości, tylko rozetnę to od czoła. Czyli tu będzie ucięte, tu i będzie kątownik chodził tak. Jeśli jest na tyle twardy, że to pięknie wytrzyma. I będę miał na dwa kątowniki. To do zobaczenia jutro.
Dzisiaj jesteśmy z Kubusiem. Kubi, przedstaw się. Oto ja, Kubuś. I tak, wracając do tematu kątowników, bo tutaj Kubuś mamy kątowniki wszystkie, które robiliśmy wcześniej. Nie zrobimy ich w tym filmie, zrobimy je wszystkie w następnym, ponieważ jak zacząłem je kleić, no na przykład weźmy sobie taki kątowniczek, on wchodzi tutaj tak, Kubusiu, i jak je skleiłem, to wyszła piana, więc to rozerwałem i po prostu zrobimy już to na gotowo, na wiertarce. Takie oto tutaj dziureczki zrobimy i wbijemy takie kołeczki, żeby to się nam nie ruszało. Do zobaczenia w części drugiej. No to cześć wszystkim, Kubuś. Cześć.